jak wszakże wiadomo, już od paru dziwnych wieków za rewolty, konstytucję i wolność trzeba płacić. Zdrożne jest Polakom ględzenie jakichś sapiechów, mimo żeśmy równi, są i też jacyś równiejsi. Moskal Germanem Austriaka pogania i wciąż ksenofobia od dziejów zarania. Importy, eksporty, rynkowe kohorty, wciąż przez lenników blokują nam porty. Gdyby tak króla słońce przykrócić o głowę, do tego lotne idee oświeceniowe, wnet stałby się w Polsce obojga narodów. Cud wielki, już nikt nie umierał by z głodu. A to król Staś świeci swym okiem złowieszczo. Czwartek jest dniem pięknym dla wiernych magnatów. Niecne plany knuje szalony Kościuszko. Hugo, kłątaj, ostrzy pióro w rynsztunku. Bursztynowy szlak Repiniewicz blokuje. Czartoryski pamięta lekcje Machiavella, więc niby ulega, lecz nie posługuje. Dziś jest 3 maj, potem Targowicy, przepaść. Jak wolny ptak z nieba muszą upaść plany, aby doczekać lepszych czasów spełnienia. Gdy naród chce przekroczyć wolności bramy, niech wie, car czy caryca, nic to nie zmienia. Na strzępy porwany jest orzeł biały. Nie dano wytchnienia człekowi prostemu, który zatrzymać by się chciał na chwilę. Po prostu